Nie, nie, żartuję oczywiście, nie słuchajcie go, bo on głupi jest, kurwa. Stary i głupi. Kurwa, ludzie, zaraz 4 dychy na karku. Jeszcze 3 lata, kurwa. Dajcie spokój, co to się odpierdala. Here's Batman. Poczekaj, szało, kurwa, pogadamy. Pogadamy kiedyś. Zobacz, jak nie zajdę, kurwa. Też kiedyś byłem piękny, młody i silny. I co? I się skończyło. Prędzej to ja zejdę. No nie wiem, no nie wiem. Za 3 lata będę miał 3 lata do 30. To tam się przejmujesz, gorczy kuru. To jest najlepszy okres. Taki na imprezy, nie? Wtedy jeszcze masz siły, nic się nie boli, bo 3 lata po 30, no to wtedy już nie jest tak wesoło. A z kolei od 40 zaczyna się człowiek robić najbardziej produktywny teoretycznie, nie? W teorii. To znaczy, około 40 to już jest idealne połączenie tego, że nie wyglądasz jak pizda, nie? Nie masz mordy dziecka. Doświadczenie masz na tyle okej, żeby zacząć coś produkować, coś robić porządnie, nie? Dlatego to jest taki dobry okres. Tak na dobrą sprawę od 40 człowiek dopiero zaczyna być produktywny. No chyba, że robi głupie fotki na filmy na TikToku i zarabia hajs, kurwa, nie? No to wiecie, masz do wyboru. Chciałbym nagrać jednego TikToka i móc nie robić nic przez miesiąc. No wiesz, no możesz sobie postanowić, że będziesz to robił i wtedy musisz to robić na maksa, nie? Wiecie, ze streamowaniem też tak jest. No, można streamować tak jak ja, nie? Czyli w zasadzie nic nie robić, tylko sobie włączać streama i streamować, nie? Ale no, albo jak chcecie to robić porządnie, no to niestety to wymaga dużo czasu. No, nie da się tego robić. nie da się tego robić po godzinach. W sensie takim, że wracasz z roboty, z jakiegoś etatu, albo nie, masz firmę i jeszcze se streamujesz, bo się wykończysz, nie? Bo to tak się wydaje, wiecie, ale siedzenie na przykład 7 godzin i gadanie 7 godzin, to jest fajny pierwszy dzień, bo mamy ten kurwa hype, fajnie, streamujemy sobie, gadamy z ludźmi i tak dalej, jest drugi, trzeci, czwarty, drugi tydzień i za chwilę jak się to zaczyna kumulować te siedzenie po godzinach, po robocie i tak dalej, to nie ma siły przez tydzień, nie? Także jeżeli można, jeżeli siadanie takie jak ja na przykład teraz siadam sobie i se gadam po pracy, przyjąć jako pracę, to ja w zasadzie pracuję od 6 do 24 często, albo do 22, jeżeli faktycznie można byłoby tak to przyjąć. A to nawet nie jest połowę tego, co trzeba byłoby zrobić jako faktycznie, żeby to miało na dłuższą metę sens, nie? Laby będzie priorytetem. Ranga się nie liczy, kurwa, Gorczyk. Liczy się to, żebyś ty miał, kurwa, indywidualnie najlepszy możliwy immemorial. Pierdolić to, jaka tam jest ranga, czy S, czy SSS. Chodzi o najważniejsze jest dla ciebie immemorial z laba. To jest najważniejsza rzecz. To jest darmowy, potencjalnie grind na wszystko. Dlatego to jest takie ważne i żeby robić tartara na helu. Problem jest, szało, taki, że w takich gildiach później jest ciężko w ogóle zrobić tartara, bo oni czasami nie zamkną laba, kurwa, do końca. Bo później już nikt nie robi, nie? Zabiją tartara, nikt laba nie robi. A po co papa, kurwa? Bez sensu. Crit rate, kurwa, OP. Czy to ona tam? O! Jeździcie, kurwa? Mówiłem OP team. Nigdy się nie wyjebali z tym leadem. To jest bardzo dobry team, kurwa. Dobra, roluję to, kurwa. Aż, kurwa, najgorszy rol, ale dobra, roluję dalej. Może będzie 3 razy speed. Oj, oj, oj. Tak się człowiek cieszył i co? I wyszło jak zwykle, kurwa. I wyszło jak zwykle. Zobaczymy, czy możemy z tego zrobić hero runę? Zobaczymy, czy możemy z tego zrobić hero runę? Czekaj, zobaczymy, czy wejdzie 4. O, dobra. Oj, stop. Mana, kurwa, mana. Dobra, sel, kurwa, szajs. Zostawię chuj. Tutaj tylko 3 razy bomb damage mnie interesuje. Szkoda, że jest mały roll, czyli musi być 6, 10, 14, nie? Okej, okay, to już jest szajs. Damage received from water na water, jeżeli będzie razy 3, to będzie spoko. Okej, okay, dobry start. Vampire siostry mogłyby być spoko, nie? Vampire twinsy mogłyby być spoko. Life drain nie byłby taki, kurwa, najgorszy, prawdę mówiąc. Jeszcze wlazł max roll? 6 to jest max? 8 jest max. Ale to jest damage received from water. W sumie? Dobra, jak wejdzie 15, from wind byśmy chcieli, nie? Jakiś, kurwa,
Okej. Tu jest jakieś EFI przynajmniej. Tu jest jakieś EFI. Zostawię to na plus 9. To nie jest jakaś najgorsza opcja. Tutaj chciałbym 3 razy defense proportional to HP. Dobra, 10%, max jest 14, nie? I to jest water. Wiadomo, że chcielibyśmy mieć redukcję, ale wcale nie jest to takie super pewne, że no wiadomo, wind, nie? Ale wcale mi nie przeszkadzałby tutaj triple roll. Jeszcze 35 i 49. I to byłoby nawet użyteczne. I drugie 49. Nie, dobra, nie chcę. Na drugim artefakcie i byłoby zajebiście. Klikasz na artefakt i już. Nie? Tylko nie w tej o dużym oknie, tylko w, jak jesteś w wyborze artefaktów. Tu chciałbym damage received from fire. W sumie po chuj. Speed plus proszę to dosyć HP mogły być ok. Attack bar one revive na water. Pierdolić to. To jest z moim internatem, kurwa. Dobrze. Tego w ogóle nie chcę. Prawdę mówiąc. Jest stream? Wszystko śmiga? Powinno śmigać, nie? Co tak zamula, kurwa, moje Wi-Fi? Dobrze. Life Drain Damage Receive from Dark na Water, spróbujmy. A, możliwe, że jest zamula, no. Additional Damage of HP, sell. Defense plus proszę plus HP, spoko. Albo Damage Deal on Wind. Attack Increased Effect niespecjalnie. Okej. Okay. Max roll jest 5, także weszło max, nie? Ej, to byłoby, miałoby nawet jakiś sens. Dobra, chuj, spróbujemy. Niech będzie 18 i to może być całkiem użyteczne. A nawet jeżeli nie, water... Kurwa, żeby to było fire, nie? Albo dark, to byłoby spoko artefakt. Water. Water. Damage deal on wind. To nie ma sensu, kurwa. Ale weź... Dobra, zostawię, chuj. Może. Może kiedyś będzie coś fajnego z tego. Damage received from fire. No, tutaj też jest chuj do dupy, nie? Ale lepiej mieć jak nie mieć. 3 razy takie coś, nie? Może wtedy solo coś, albo nie. Additional damage of defense. To jest za słabe. To jest brak niebieski artefakt. Dziękuję. Damage received from dark 3 razy biorę, nie? Albo damage deal on dark. Attack water. Damage deal on dark. 3. Mało pierdolić chociaż. Chuj tam. Tego jest od zajebania. Damage received from water. Okej. Okay. Damage water, damage received from water, defense. Okej, okay, można przytulić. Można przytulić na jakiegoś Odyna, nie? Attack bar when revived. Nie, nie chcę. Mogłoby być jeszcze rolować po 18, ale tego bardzo dużo leci. Celuję w 3 role. A takie dziwne rzeczy zostawiam, bo nie wiem, nie? Może się kiedyś przyda, chuj wie. 10, dobrze. I teraz 16-22, nie? I jest zajebiście. Water defense, znowu damage received from water, a znowu na Odyna, nie? O, pięknie, kurwa, patrzcie. 22? Jakie są najbardziej useless? Pewnie attack bar when revived. Znaczy takie, które z sobą nie grają, nie? Przede wszystkim. Nie wiem, jakiś... Niekiedy accuracy będzie chujowe, niekiedy będzie dobre. To jest kurwa plus 12, nie? Niekiedy recovery będzie chujowe. Bum, bum. Na bolwerka, kurwa. Na bolwerka. Ale już specjalnie mówię na Odyna. Żeby się szał przypierdalał.
To jest dobre na bolwerka, nie? To jest dobre na bolwerka. Additional damage of defense, niespecjalnie. To i to jest niespecjalnie dobre, nie? Ale dobra, dobra. Zostawimy to. Damage deal on water, na water, to jest ok, to może być spoko. Ale ta, samo tamto, sama ta redukcja już jest spoko tam. Defense plus proszę plus HP, to mogę wziąć 3 razy. To mogę wziąć 3 razy, nie ma problemu. Damage deal on water. Kwestia jest taka, że jakbym chciał budować Rinem na przykład pod 100% defense up proportional to loss HP, to jest dobre, bo to działa versus dwa elementy, water i wind, nie? A jeżeli mamy tylko redukcję, no to działa tylko to pod wind, także to jest jakaś alternatywa, tylko trzeba byłoby strasznie maksować. Strasznie maksować, nie, to jest szajs, to jest szajs. Plus trzy role w redukcji mogę zostawić. Nie? O, jest pierwszy, patrzcie. Ostatnio coś dobrze mi wchodzą te role w redukcji ogólnie, powiem wam szczerze. Chyba ze 4 arty po 20% zrolnąłem ostatnio. Additional damage of HP, damage received from water. No mamy już 20%, nie? Także nie będziemy kurwa się tutaj specjalnie przejmować tym. Nie będziemy się tym specjalnie przejmować, tego leci w chuj. Problem jest taki, że wydaje mi się, że z artami nie ma problemu, żeby one leciały. Problem jest z ich rolowaniem. Bo takich różnych konfiguracji super użytecznych leci od zajebania cały czas, ale... Czy atak proportional to loss HP, damage deal on light, defense increased effect? Nie, nie chcę. Damage received from water, HP, water, speed. Speed proportional to loss HP. Life Drain, Damage Received from Water. No jeżeli będzie wysokie EFI... 4, Damage Received from Water. Life Drain. Problem jest taki, że to już może być 12, nie? Także dziękuję, kurwa. Water Attack, o, water Attack, kurwa, 3 razy Bomb Damage. 8, 12, 16, poproszę. O, ale wtedy Malaka przekroczy 4 dychy. Go! O, i chuj, i nie wyszło, nie poszło. Nie poszło. Damage deal on wind, nie wiem po co, ale próbujemy. O, samo EFI, dobrze, pięknie. Kurwa, jeszcze taki roll zjebany. Damage deal on dark, na water. Dopóki nie będę miał przepychów high EFI, to będę zbierał takie tego typu dziwne rzeczy, nie? Damage deal on dark, defense, no okej, okay, on fire to jest spoko, additional damage of HP. Speed proszę w losy HP. Dobra, tu chcemy damage on fire 3 razy. Kurwa mać. Dobra, jebać to. To by mnie interesowało, prawdę mówiąc. To by mnie interesowało na lajkę. To by mnie interesowało na lajkę, jak to się do... Ole, to będzie kurwa, to może mieć EFI straszne, nie? Lewo, prawo, boss, tak. Lewo, prawo, boss. Kurwa, ile jest max? 12, 12. Okej, okay, dobrze idzie. I teraz dwa razy atak plus proszę to HP. Proszę, kurwa, 42, go. 10, dobra. Roluję to. To jest dziwne. To jest dziwne. Ale może się przyda. Prawdę mówiąc, może się gdzieś kiedyś kurwa takie coś przyda. Ja wam powiem szczerze, że jestem zwolennikiem takich subów. To znaczy defense plus proszę tu loss HP, atak proszę tu loss HP. Zwłaszcza tych dwóch, nie? Bo tu może być jeszcze 47% defense proszę tu loss HP. To jest całkiem nie najgorsza opcja. Jakaś tam. Poza tym to wygląda całkiem kurwa wydajnie, nie? Strasznie dużo statów to jest. Life Drain Max Roll jeszcze? Czy ile jest Max Roll? 7? 8. Okej, okay, interesujący artefakt, a jak nie, to dobry World Bossowy, nie? Także... Może jeszcze tu coś fajnego... Uuuu, dobra, to jeszcze rolniemy. Jeszcze to rolniemy, poczekajcie chwilę. Raz, dwa... To zostawimy, to zostawimy... To pierdolimy... I to rolniemy, kurwa.
Verola zrób. Robię Verola. Go speed, kurwa! Jest. Jeszcze dwa razy. 22 speeda poproszę. To będzie dobra runa, jak wejdą chociaż jeszcze dwa role, nie? O, jest, kurwa, jest. Daj mi 28 speed wheel, kurwa. Ja pierdolę, to będzie dla mnie upgrade, nie? To będzie dla mnie upgrade. Na ten slot. To będzie dla mnie upgrade. Go, 22, kurwa! O, 14, ale to i tak jest dobra runa. Ale kurwa bieda. Dobra, za 8 poproszę. O, dziękuję. O, to jest tak jest dobra runa. To i tak jest dla mnie dobra runa. I teraz poproszę resistance albo defense. Jeden chuj, tak wymienię. Także obojętnie. Atak zostanie. Accuracy. To jest taka nawet niezła runka w sumie. Nawet użyteczna runa. Hmm? To jest świetna runa na drugą Anavel. Ale będę potrzebował jeszcze 5 legend, nie? Żeby jej użyć. Ej, w sumie to byłaby dobra runa na Elusie nawet. Prawdę mówiąc. Czy to są pełne 3 role na Hero? Tak to wygląda, nie? Tak to wygląda, jakby to były pełne 3 role na Hero. Tu tracimy 2 i tu tracimy 2 i mamy Accuracy Vinate 5. Czyli w zasadzie mamy jeden rol więcej jak Hero. Jeden rol więcej jak Hero. Potrzebujemy Enchant na Defense.